Polski Daily, podcast about Poland, Polish people, and language learning. Cześć, mówi Paulina z Polski Daily. Witam Cię już w 12 odcinku naszego podcastu. Tym razem będziemy rozmawiać o podróżach, a szczególnie o pewnym podróżniku, wyjątkowej osobie, o której myślę, że jeszcze nie słyszeliście. Ale zanim przedstawię tę osobę, opowiem Wam, skąd się o nim dowiedziałam. Kilka lat temu, kiedy jeszcze studiowałam w Krakowie, dostałam zaproszenie od koleżanki, żebyśmy poszły razem na slajdowisko. Slajdowisko to takie małe wydarzenie w kawiarni albo w barze, na którym podróżnicy przedstawiają zdjęcia ze swoich podróży, no i opowiadają o nich. To slajdowisko było z podróży po Afryce i to wyjątkowej podróży, bo podróży rowerem. Wyobrażasz sobie jechać rowerem po Afryce przez piaski pustyni? Bardzo trudna sprawa. Zapamiętałam z tego slajdowiska dwie rzeczy. Po pierwsze, że ci młodzi mężczyźni przywieźli z Afryki robaki pod skórą, bo kąpali się w Nilu, co było bardzo głupim pomysłem. A po drugie, że ich podróż wiodła śladami Kazimierza Nowaka, sławnego podróżnika z początku XX wieku. No właśnie, to Kazimierz Nowak jest naszym dzisiejszym bohaterem. Z okładki jego książki patrzą na mnie mądre oczy. Ten mężczyzna ma brodę, jest łysy i widać po nim trudy podróży. Urodził się w 1897 roku. I już od młodych lat bardzo lubił fotografować i podróżować. Po I wojnie światowej pracował jako urzędnik w Poznaniu. Nastał jednak wkrótce kryzys i pojawiły się problemy z bezrobociem. Po prostu nie było pracy. Kazimierz Nowak miał już wtedy żonę i dwójkę dzieci i jako głowa rodziny musiał ich jakoś utrzymać. Co postanowił zrobić? Postanowił zostać korespondentem i wyruszył w podróż po Europie. Przejechał wiele krajów europejskich, robiąc zdjęcia i pisząc do gazet. W ten sposób utrzymywał rodzinę. Kiedy jednak dotarł do Trypolitanii w Afryce Północnej, przed jego oczami ukazał się kontynent afrykański, pełen przyszłych przygód, niezmierzony, ogromny, interesujący. I wtedy w jego głowie zrodził się pomysł podróży rowerem po Afryce. Miał trochę problemów, żeby znaleźć fundusze, ale jednocześnie nawiązał kontakt z gazetami i mimo wszystko postanowił wyruszyć w kilkuletnią podróż. Zabrał na nią swój stary, 7-letni rower. Przez Włochy dotarł do Afryki Północnej. I tutaj zaczęła się jego przygoda. Jego trasa obejmowała kilka tysięcy kilometrów. Od Trypolisu do przylądka Igielnego na południu. Początkowo jechał wzdłuż Nilu i jezior afrykańskich. W tym czasie w Europie faszyści byli już całkiem mocną siłą. Panowały tam też epidemie i kryzys, a Kazimierz Nowak w tym czasie jechał rowerem i zadziwiał tubylców. Kazimierzowi Nowakowi w Afryce bardzo się podoba. Przemierza ten kontynent, odwiedzając różne afrykańskie wioski, ucząc się o ich kulturze. Bardzo często trafia do wiosek kompletnie odciętych od cywilizacji. Ale ci ludzie witają go serdecznie, są dla niego przyjaźni, mimo tego, że
Często są zaskoczeni, kim jest ten biały człowiek na dziwnym metalowym pojeździe. Siada z nimi i słucha ich opowieści i notuje, zapisuje legendy, o których usłyszał. Kiedy po wielu kilometrach dociera do białych ludzi, do kolonizatorów, do poszukiwaczy przygód, wojska, urzędników, którzy mieszkają w Afryce, czuje się nieswojo. To już nie jest jego świat, to nie jest jego wizja na życie. On już wcale nie chce być taki jak oni. Jest kimś innym. Nie interesują go pieniądze, interesuje go przygoda. Jednocześnie w listach do żony pisze o tym, że nie podoba mu się imperializm. I tutaj muszę wspomnieć o tym, że Polska prawie też stała się kolonizatorem. W latach 30. były takie wizje, żeby kolonią Polski stał się francuski, wtedy francuski, Madagaskar. Dlaczego? Dlatego, że rząd polski twierdził, że Polska jest przeludniona, potrzebuje rynku zbytu dla swoich towarów, a poza tym był to czas, kiedy Żydzi, w tym także Żydzi polscy, próbowali emigrować z Europy, bo zrobiło się tam już dość niebezpiecznie. Nie mogli wszyscy wyemigrować do Palestyny, więc szukano alternatywy i Francja była otwarta na to, żeby do Madagaskaru przeprowadziło się wiele rodzin żydowskich. Bardzo długo były prowadzone negocjacje, czy Madagaskar stanie się polską wyspą. Do tego jednak nie doszło. I chociaż przyczyny tej decyzji nie są mi na 100% znane, to krąży taki żart, że Madagaskar mógł być polski, ale ponieważ nie rosły tam ziemniaki, to polski rząd z tego zrezygnował. Prawda jest dużo bardziej mroczna i dużo bardziej upolityczniona. Ponieważ Kazimierz Nowak nie chciał współpracować nad planami kolonializmu z Ligą Morską i Kolonialną, czyli z takim polskim urzędem, nie dostał od nich żadnych pieniędzy. Tak naprawdę nikt z Polski go nie wspomagał, może oprócz producenta opon firmy Stomil, która od czasu do czasu wysyłała do Afryki opony. Pieniądze wysyłała mu też jego żona, która była pośrednikiem między podróżnikiem a gazetami. Otrzymywała od niego materiały i zdjęcia, sprzedawała je do gazet, od gazet odbierała pieniądze i w ten sposób utrzymywała swoją rodzinę. Czasami musiała też wysłać pieniądze do Afryki, żeby Kazimierz też miał za co jeść i podróżować. Ona też wysłała mu jego aparat, dzięki któremu zrobił mnóstwo pięknych zdjęć. W kwietniu 1934 roku, a więc 3 lata po wyruszeniu z północy Afryki, Kazimierz dotarł do Kapsztadu, czyli do przylądka igielnego. I to już powinien być teoretycznie koniec jego podróży. Brytyjczycy, których spotkał, byli pod wrażeniem jego wyczynu. Zaoferowali mu powrót do Europy w luksusowej kajucie na statku. A co na to Kazimierz Nowak? Pisał w liście do żony, że nie mógł sobie wyobrazić siebie w takim miejscu po wielu, wielu dniach spędzonych wśród prostych ludzi i w bardzo surowych warunkach. Odmówił. Ruszył dalej. Ruszył w drogę powrotną na swoim rowerze, ale rower, który i tak już był bardzo stary, odmówił posłuszeństwa. Na szczęście Kazimierz w drodze powrotnej spotkał wielu życzliwych ludzi, w tym też kilku Polaków. Jeden z nich podarował mu 2 konie. I w ten sposób nasz podróżnik przebył 3000 kilometrów na grzbiecie konia. Potem sprzedał konie i kupił rower, a następnie zbudował sobie tradycyjne czółno.
i przepłynął dwoma czołnami przez trzy rzeki. Jedna z tych małych łodzi, czyli czółen, zepsuła się po drodze, rozbiła się. Ale to oczywiście nie zatrzymało naszego podróżnika, który ruszył dalej w podróż. W 1935 roku dotarł łodzią do Leopoldsville, gdzie przesiadł się znowu na rower. Jednak później już nie mógł podróżować rowerem. Urzędnicy po drodze zatrzymali go i kazali mu dołączyć do karawany. Do karawany, która przechodziła przez pustynię Saharę. Przez wiele kolejnych kilometrów Kazimierz podróżował na grzbiecie wielbłąda, aż w końcu po raz kolejny przesiadł się na rower i już ostatni odcinek tej podróży przejechał rowerem. Dotarł do Algieru nad Morzem Śródziemnym. W listopadzie 1936 roku nastał w końcu koniec podróży Kazimierza Nowaka. Mężczyzna wsiada na prom do Marsylii, gdzie próbuje bezskutecznie dostać pieniądze na podróż do Polski, sprzedając swoje fotografie. W końcu trafia do Paryża, tam załatwia dokumenty i ostatecznie wraca do domu. Wraca do domu jednak nie za swoje zarobione pieniądze, ale za pożyczkę, którą uzyskała jego żona. Kiedy w końcu dojechał do Polski i stał się już sławny, wygłosił kilka odczytów na temat swojej podróży, to znaczy spotykał się z ludźmi tak jak ci młodzi mężczyźni spotkali się z publicznością na slajdowisku. Opowiadał o Afryce, opowiadał o plemionach, opowiadał o kolonializmie. Wielu ludzi podziwiało jego podróże, jego przygody. Kazimierz miał również plan, żeby udać się w kolejną podróż. Tym razem chciał pojechać do Indii i dalej do Azji. To jednak się nie udało, ponieważ przywiózł z Afryki malarię i raz po raz dostawał napadów malarii. Choroba go wykańczała. Dodatkowo musiał przebyć pewną operację, a w szpitalu dostał zapalenia płuc. Zapalenie płuc już go wykończyło. Umarł w 1937 roku, a po wielu, wielu latach polscy podróżnicy odgrzebali jego artykuły, jego listy i nie mogli uwierzyć, że to Polak odbył właśnie tak wspaniałą, pełną przygód podróż. Wielu młodych podróżników zaczęło wyruszać w tę samą trasę. Jaka to trasa? Możecie to zobaczyć na stronie www.kazimierznowak.pl. Są tam zdjęcia, są tam książki, które możecie kupić, na przykład listy Kazimierza do żony. Jest też wspaniała książka dla dzieci, która nazywa się Afryka Kazika. Co myślisz na temat tej historii i Kazimierza Nowaka? Czy chcesz, żebym nagrywała więcej podcastów na temat trochę mniej znanych, ale chyba bardzo interesujących Polaków? Jeśli tak, zostaw mi komentarz albo napisz do nas na Facebooku 1000 Reasons to Learn Polish. Czekam też na Twoje maile paulina@polskidaily.eu. Do usłyszenia wkrótce.